Studio Federacja. Zaczynamy od zaproszenia na najważniejsze spotkanie białostockich organizacji pozarządowych. Nowe wyzwania to hasło, pod którym odbędzie się najbliższe Forum Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok. Bardzo serdecznie zapraszamy 21 listopada o godzinie 13 do Centrum Aktywności Społecznej przy ulicy Świętego Rocha 3, oczywiście w Białymstoku. Forum to możliwość spotkania, wymiany refleksji, wymiany doświadczeń zarówno ze strony organizacji pozarządowych, takich, które działają na rzecz białostoczan i rozwiązywania ich problemów i różnych kwestii. Natomiast zapraszamy również urzędników, którzy w szczególności zajmują się współpracą z organizacjami pozarządowymi. Nowe wyzwania, czyli wszystko to, co czeka nas w przyszłości, w najbliższych miesiącach, w najbliższych latach. O tym też będą mówili nasi goście, a zaprosiliśmy gości bardzo znakomitych. Będzie z nami pan dyrektor Narodowego Instytutu Wolności, będzie przedstawicielka Fundacji Batorego, czyli fundusze norweskie, które tuż za naszymi drzwiami i przed nami. Będą też przedstawiciele Instytutu Dialogu Społecznego. Będzie się działo. Chcemy podyskutować wspólnie o tym, co czeka organizacje pozarządowe, ale też i samorząd w najbliższej przyszłości, więc zaplanowaliśmy dyskusję o tym pod hasłem organizacje pozarządowe jutra. Czy są jeszcze potrzebne? Wspólnie zastanowimy się, czy dotychczasowe role organizacji pozarządowych, które doskonale znamy i które organizacje wypełniają dotychczas, czyli na przykład rola dostarczyciela usług publicznych, rola rzecznika, rola reprezentacji i ekspresji różnych zainteresowań i tworzenia społeczeństwa obywatelskiego, czy te role są jeszcze aktualne, czy nie warto wzmocnić o dodatkowe i właśnie im się przyjrzeć, ale też chcemy porozmawiać o aspekcie aktywnych mieszkańców, bo być może oni będą przejmować dotychczasowe funkcje organizacji pozarządowych. To jest przestrzeń do aktywnej dyskusji. W związku z tymi tematami, które będziemy poruszać, zapraszamy na nasze forum wszystkie organizacje pozarządowe i te, które są członkami, już są członkami Federacji i te, które chciałyby być w przyszłości członkami Federacji Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok, ale też te, które nimi nie są, ale które są zainteresowane tematyką pozarządową. Oczywiście zapraszamy też aktywistów miejskich, osoby aktywne, czyli tych wszystkich, którzy chcieliby posłuchać, czy właśnie realizować się w organizacjach pozarządowych, czy w zupełnie inny sposób. Bardzo ważne jest poznanie wzajemnych oczekiwań zarówno ze strony samorządu, jak i organizacji pozarządowych i temu też będzie poświęcona formuła dyskusji. Chcemy porozmawiać o narzędziach komunikacji po to, żeby ta wymiana informacji była jak najsprawniejsza. W trakcie forum podsumujemy też dwie edycje regrantingu, czyli projektów, które realizowane były przez aktywne organizacje i grupy w naszym mieście. No i niespodzianka, na którą bardzo serdecznie zapraszamy. Tą niespodzianką będzie gość specjalny, a o tym, kto to będzie, dowiecie się Państwo 21 listopada o godzinie 13 w Centrum Aktywności Społecznej przy ulicy Świętego Rocha 3. To będzie czwartek, serdecznie zapraszamy. Potwierdzenie jakości działań to główna idea certyfikacji organizacji członkowskich realizowana w ramach Białostockiej Akademii Pozarządowej. W tej chwili rozpoczęliśmy proces oceny formalnej zgłoszeń, które wpłynęły w odpowiedzi na nasze zaproszenie do złożenia formularza rekrutacyjnego na certyfikację. Przypiszemy komisji certyfikacyjnej organizacje, które będą certyfikowane. To taki proces, w którym chcielibyśmy, aby nasze organizacje zbadały się pod kątem 5 obszarów: komunikacji wewnętrznej, komunikacji zewnętrznej, jakości swoich usług, współpracy z otoczeniem oraz takiego ekonomicznego punktu zarządzania swoją organizacją. Bardzo fajną rzeczą jest to, że organizacja po przejściu tej certyfikacji
certyfikacji otrzyma znak graficzny, który będzie opracowany na potrzeby certyfikacji. Będzie promowana. Mamy takie narzędzia jak nasza strona federacyjna, biuletyn federacji oraz studio federacji, gdzie będziemy mogli takie organizacje zaprezentować i zapromować. W ramach budżetu i wniosku zaplanowanego na 2019 rok mieliśmy przewidziane 5 certyfikacji. W wyniku oferty, którą żeśmy ogłosili, wpłynęło 6 zgłoszeń. Na spotkaniu komisji certyfikacyjnej podjęliśmy decyzję, że chcielibyśmy dać szansę wszystkim organizacjom i przecertyfikujemy 6. Fundacja Mali Wojownicy, Podlaskie Stowarzyszenie Właścicielek Firm, Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Białymstoku, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym Jasny Cel, Podlascy Seniorzy i Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelektualnie Aktywni. Aby przystąpić do certyfikacji, musiały wypełnić taką pierwszą część ankiety, w której pisały ogólnie o swojej organizacji, przedstawiały profil swojej działalności. Natomiast druga część już będzie taką częścią bardzo rozbudowaną, tak zwaną troszkę ankietą ewaluacyjną samej organizacji, w której będziemy pytać właśnie o to, w jaki sposób się komunikuje z otoczeniem, w jaki sposób komunikuje się wewnętrznie, jak realizuje swoje cele, gdzie ma mocne, słabe strony, jakie ma zasoby, które mogłaby wykorzystać albo które mogłaby poprawić. Komisja certyfikacyjna składa się z dwóch członków. Dwie osoby będące członkiem takiej komisji będą się spotykały w samej organizacji z całym zespołem, bo chcielibyśmy, żeby to nie było spotkanie z jedną osobą, na przykład z liderem organizacji, tylko z całym zespołem. I po uprzednim oczywiście umówieniu się telefonicznym z przedstawicielami danej organizacji, członkowie komisji przeprowadzą taką ankietę ewaluacyjną. Członkowie komisji są również do dyspozycji naszych organizacji i jak wiadomo, każdy z nas pracuje, w związku z tym te terminy będą indywidualnie ustalone zarówno z członkami, jak i z organizacjami. Koniec certyfikacji planujemy do połowy grudnia, wtedy też ogłosimy, które organizacje otrzymują certyfikat, logo i które przeszły pozytywnie certyfikację. Czy warto należeć do Związku Stowarzyszeń takiego jak Federacja? Niezdecydowanym przypominamy argumenty, dlaczego warto. Federacja organizacji pozarządowych daje nam siłę, daje nam moc. My tutaj mamy przeróżne zasoby i materialne, ale przede wszystkim doświadczenie. Młode organizacje, które będą wchodziły do federacji, mają od razu przyjaciół, z którymi mogą po prostu współpracować, to jest raz. Dwa, mogą się wymieniać już z nami doświadczeniami, pytać nas o różne rzeczy. My przeszliśmy już pewne rzeczy. Moja organizacja ma już 13 lat. Przeszliśmy naprawdę bardzo, bardzo dużo. Są organizacje, które tak jak OWOP ma 20 lat. Są to organizacje bardzo silne. Młode organizacje wstępując po prostu mogą uczyć się na naszych błędach. Nie muszą popełniać już pewnych rzeczy, które my zrobiliśmy. I to jest naprawdę bardzo, bardzo proste. Wystarczy wejść na naszą stronę internetową, ściągnąć formularz, wypełnić go, przywieźć go lub przysłać mailem do nas. Zapraszamy serdecznie. To jest takie bardzo, bardzo duże wzmocnienie swoich działań. Właśnie poznanie tego sektora bliżej, jak on w ogóle funkcjonuje. No i na pewno silniejsza właśnie reprezentacja przed władzami tego miasta. Właśnie w federacji możemy mieć szerszy dostęp do informacji, jeżeli chodzi o nasze miasto. Też możemy wyrażać swoje opinie, dyskutować w takim wzmocnionym składzie, czyli silniejsza grupa, mamy większe możliwości, możemy działać sprawniej, możemy działać szerzej i możemy też działać mocniej dla mieszkańców tego miasta. Na zakończenie raz jeszcze ponawiamy zaproszenie na Forum Organizacji Pozarządowych 21 listopada. Przyjdźcie koniecznie. Projekt finansowany jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. Jeżeli chcesz opowiedzieć o swojej organizacji, zaprosić nas na wydarzenie lub ogłosić coś w pogotowiu federacji, napisz do nas.